Siemaneczko, chciałbym dzisiaj troszkę sobie ponarzekać, bo czasami tak trzeba dla zdrowia. Bohaterem moich narzekań, a raczej celem, będzie Wixen Myth. Jest to drugi owoc współpracy pomiędzy DC Comics a Webtoonem. Pierwszym owocem tej współpracy była seria Batman Wayne Family Adventure. Jest to moja aktualnie ulubiona seria komiksowa, którą niejednokrotnie chwaliłem na łamach tego kanału czy Facebooka. Współpraca DC Comics i Webtoon polega na tworzeniu komiksowych serii typowo młodzieżówek i zdawać by się mogło, że Wixen Myth podzieli sukces poprzedniczki, niestety tak nie jest. Nie jest to niekoniecznie wina oczekiwań powstałych po sukcesie Batman Wayne Family Adventure, tylko niespełnieniu obietnic złożonych w komiksowych zapowiedziach do Wixen. Pierwsze trzy numery Wixen trafiły do sieci 27 maja. W momencie nagrywania tego materiału dostępnych jest 10 numerów. 10 ukazał się 15 lipca, czyli 3 dni temu. Całość oczywiście dostępna jest w sieci, legalnie, za darmo. Wystarczy zalogować się na webtoons.com. Tutaj w wyszukiwarce piszecie sobie wixenbook.net i powinno Wam to wszystko wyskoczyć. Przypomnę tylko, że w komiksowych zapowiedziach tej serii była mowa, że poza klasyczną ścieżką superhero będzie poruszane tematy jak próba odnalezienia w otoczeniu, próba odnalezienia w nowej szkole, tematy społeczne czy problemy ekologiczne. To wszystko występuje w pierwszych trzech numerach, o czwartego zapomnijcie. Pierwszy numer zaczyna się od bardzo fajnego wprowadzenia, bardzo klimatycznego, pokazującego nam korzenie rodziny głównej bohaterki wraz z legendą dotyczącą amuletu, który będzie dzierżyła. Całość wystylizowana orientalnie, co dobrze podkreśla korzenie głównej bohaterki, troszkę w takim stylu afrykańskim. Sam amulet, który będzie dzierżyła, daje dostęp głównej bohaterce do umiejętności zwierząt z jej otoczenia. Takie wypożyczanie. A może raczej pożyczanie. Tak, to będzie lepszy zwrot. Główna bohaterka otrzymuje amulet od swojej babci, która daje tutaj taki prezent, bo ona się wyprowadza, idzie do Nowego Jorku, będzie postępowała prawie jak dorosła, więc masz na drogę. Niestety zapomniałem powiedzieć, co to jest za amulet, z czym się on wiąże, co jej daje, jakie ma obowiązki, zagrożenia, no po co takie szczegóły, sama do wszystkiego pewnie dojdzie. Mary jest całkiem ogarniętą dziewczyną jak na swój wiek i dobrze sobie radzi w Nowym Jorku, wręcz zaskakująco dobrze, a może za szybko. No, wydaje mi się, że raczej za szybko. Mary już chwilę po dotarciu do Nowego Jorku, sorry, że tak będę szybciej przewijał, ale widzicie, że sam format webtoonowy jest taki, że gdybym miał wszystko tak dokładnie pokazywać Wam, to byłby bardzo długi materiał, dlatego lepiej przewijać do konkretniejszych momentów. Mary szybko po przyjeździe do Nowego Jorku poznaje, że ta aglomeracja miejska no nie jest taka wyidealizowana i przyjazna przyrodzie, jakiej się wydawało. Tutaj już jest troszkę zaimponowana skalą tych budynków, ale po chwili dostrzega pierwsze problemy. I tu jest fajnie, że występują te problemy ekologiczne, jakim są śmieci w mieście. Jeżeli wątpicie, że takie obrazy naturalnie występują, zapraszam do Warszawy czy do Gdańska. Naprawdę nie będziecie musieli długo szukać. Podobne obrazy zobaczycie. Mary bardzo szybko przekonuje się o kolejnych problemach, jak chociażby korki, zatłoczone miasta czy smog. Ile nawet po przyjściu poznaje już pierwszego bohatera świata DC, którym jest Garfield, powinien się go znać jako Beast Boya. Mary po krótkim spotkaniu z Beast Boyem kieruje się do swojego domu i tutaj poznaje Karen. Jest to współlokatorka. Tak w skrócie prezentuje się pierwszy numer. Torki troszkę wcześniej poskakałem sobie. Drugi numer zaczyna się już dnia następnego. Jest to taki ciągiem historia, pokazująca, że Mary zaspała, nie obudził ją budzik, a była umówiona na casting do reklamy, żeby załapać jakąś pierwszą puszkę i mieć za co włożyć chleb i mięcho do lodówki. Kiedy Mary spieszy się, aby dotrzeć do na spotkanie, korzysta z lokalnego środka transportu, jakim będzie metro. I właśnie w metrze dostrzega kolejny problem ekologiczny, jakim jest zwierzęta poruszające się po mieście w celu znalezienia pokarmu. No to takie bardzo skrótowe przedstawienia problemów ekologicznych,
które ciężko traktować tak na pierwszy rzut oka poważnie. Bardziej mi się to wydaje, że miałoby się na celu może zwrócenie uwagi na problem humorystycznie, niż robić z tego większego problemu, ponieważ Marii widzi te problemy, w jaki sposób jej to przeszkadza, ale nikt się na tym bardziej nie pochyla. A myślę, że to są dobre momenty, żeby jakkolwiek bardziej to rozszerzyć. I tak z grubsza prezentuje się drugi numer. Chwilę później, kiedy ona próbuje dotrzeć na to spotkanie, trafia na kilku, wandali, chcących dać jej w kość. Tak bez powodu, dla czystej rozrywki. Wtedy po raz pierwszy uaktywnia swój amulet, tak pod kątem otrzymania mocy, ale nie jest jej dane skorzystanie z tego, ponieważ mamy kolejne nawiązanie do Batmana w tym komiksie. Batman rachuje im kości, ratuje Marii i wszystko fajnie. Nie jest to jakoś wielce spoilerowe czy znaczące spotkanie tej dwójki. Takie symboliczne pokazywanie się bohaterów ze świata DC ma miejsce do trzeciego numeru, żeby nam pokazać, ej, słuchajcie, to jest bohaterka współistniejąca w tym samym świecie, co inni popularni bohaterowie DC. Dla mnie jest to troszkę zbędny taktyka. Myślę, że dla mniej tak wdrożonych czytelników jak ja będzie pomocne, żeby wspomnieć, że, a raczej zacieśnić, że ta bohaterka należy do DC. Vixen jest starą postacią, ale nie tak popularną, żeby każdy miał ją kojarzyć. A tyle, jeżeli chodzi o drugi numer. Istotny jest jednak od końcówki, ponieważ tutaj już jest wprowadzony Łot. Nie pamiętam jego imienia. Będzie on współpracował z takim Sajem i tylko tyle, co zostało mi w głowie. Za chwilę też troszkę bardziej rozwinę ich tutaj relacje. Jeśli chodzi o trzeci numer, no to Karen, przepraszam, Mari, Karen to jest lokatorka. Mari dociera na to spotkanie w sprawie pracy, bierze tutaj udział w castingu, idzie jak idzie. Później jeszcze mamy taką bardzo króciutką wstaweczkę życia szkolnego, czyli kolejna obietnica złożona w zapowiedziach, ale niestety nikt bardziej na tym się nie pochylał. Po raz kolejny zwrócona tutaj uwaga na problemy społeczne, czyli gołębie. No chyba to gołębie, nie wiem, bo to na mewę mi nie wygląda. W sumie na gołębia też nie. Atakują ją, bo widzą, że ona ma frytki, więc są głodne i chciałby spałaszować co nieco. I to tyle, jeżeli miałbym tak określić te trzy numery. Trzy numery najlepsze, ponieważ w jakikolwiek sposób one zwracały uwagę na to, co było w obietnicach. Ale już pod koniec trzeciego numeru bardziej zacieśnia się rola Łotrów i całość przywodzi w klasyczne superhero. Tutaj jest pokazane, że ta dwójka, współpracując z sobą Łotrów, porywała kobiety w jakimś celu. Chcieli oni porywać kobiety o konkretnie tym kolorze skóry, żeby zwrócić uwagę na uwagę posiadaczki totemu, którym jest Mari. Ich celem jest ten totem, więc uważali, że takiego typu polowanie zwróci uwagę konkretnych osób, a nóż może trafią w ogóle na posiadaczkę, więc będą mieli ułatwione całość zadania. No i od czwartego numeru już to naprawdę przeszło bardzo superhero. To wszystko, co są nam obiecane w zapowiedziach komiksowych, to wszystko, co miało miejsce w trzech numerach, idzie na boczny tor. Nie ma tu już zwracania uwagi na problemy ekologiczne, problemy społeczne, próby zaadoptowania się w nowym mieście, szkole. Nie. Nawet już na samym początku porwana zostaje Anisa. Jest to córka Black Lightninga, do czego się przyznaje w 9. bądź 10. numerze głównej bohaterce. Porwanie Anisy zwraca uwagę jej przyjaciółki Grace. Chwilę później porwana zostaje kolejna osoba. Jest nią Karen, czyli współlokatorka Marii. Tu już nawet przeskoczmy do tego momentu. No, wcześniej to jakiś pierdół, nie ma co tam ten. Tak, tu zostaje ona porwana. Porwanie zwraca jej uwagę. Próbuje ona powstrzymać. Nie wychodzi jej to, ale jej dupsko ratuje Grace. I to jest właśnie pierwszy moment, w którym te bohaterki spotkały się, zacieśnia się ich współpraca. Powalając Staja, są w stanie oni wyciągnąć informacje na temat miejsca przebywania tych porwanych. No i dalej już możecie sobie wyobrazić, jak ta historia się toczy. I raczej będą to słuszne wyobrażenia, ponieważ jest to klasyczny superhero.
nie to, co było obiecywane i nie to, co ja chciałem otrzymać po obietnicach. Jeżeli bym wiedział od samego początku, że całość pójdzie w klasyczny superhero, czyli walka z Łotrem, on ma jakiś swój cel, bla 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 i tak dalej, ja bym to odpuścił, ponieważ naprawdę czytając tyle historii superbohaterskich z DC Marvela, ja już mam potąd kolejnego tego typu samej historii, tylko skierowanej do młodzieży. Do młodzieży, która rządzi też swoimi prawami i nie jest dla mnie atrakcyjna pod żadnym kątem, żebym miał jakkolwiek się to wdrożyć. No właśnie, i najbardziej boli mnie niespełnienie obietnic złożonych na samym początku tego komiksu. Kolejną bolączką jest prowadzenie bohaterów. O ile sama bohaterka jest fajnie przedstawiona, ponieważ wita nas konkretna historia o jej rodzinie. Później mamy pokazane, jak ona sobie radzi w życiu. I są to jak najbardziej w porządku wstaweczki, pokazujące, jakiego typu to jest osoba, czym się interesuje i tak dalej. To samego nie można powiedzieć o innych postaci występujących. Praktycznie ktoś się pojawia, znamy imię, nazwisko i tyle. Nic z jej przeszłości, zainteresowań, jaka to jest osoba. Wszystko, co się dzieje z tą osobą, obserwujemy od chwili obecnej. Jest to zwyczajne zaangażowanie się w wir aktualnych akcji. Nic, co by nam przybliżało tą postać, cokolwiek nam mówiąc konkretnego. Najbardziej boli to przy pojawieniu się Łotra, w którym będzie mierzyła się Marii. Łotra, który tutaj właśnie sobie ze snajpereczki celował do Anisy, żeby ją uśpić i porwać. On strasznie blado wypada. Postać po prostu się pojawia, wiemy jak się nazywa, jaki ma cel i to tyle. Jeżeli chcielibyście poznać go jakoś lepiej, no to sorry, tutaj się tego nie dowiecie. I to jest utrzymane do 9 numeru, czyli do numeru, w którym cały wątek z tym Łotrem jest kontynuowany. Myślałem i miałem nadzieję, że wraz z premierą 10 numeru już po całej tej akcji wrócą te obietnice, zapowiedzi. Niestety to też nie ma miejsca, ponieważ główna bohaterka prosi Grace o trening, a początkowo niechętnie, ale w końcu się zgadza, bierze ją pod swoje bicki, żeby wytrenować. I to jest kolejny minus, jaki mogę zwrócić w serii, a ostatnim jest są rysunki. Mam wrażenie, że całość jest zbliżona stylistycznie do manki, co mi bardzo nie pasuje. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nic nie mam osobiście do manki, bo manki bardzo lubię. Od wielu lat jestem zaprzyjaźniony z mangami, nawet w chwili obecnej czytam Boruto czy Dragon Ball Super. Lubię styl mangowy, ale nie zły styl mangowy, bazujący na wszelkiego typu próbach rozśmieszania serii, że tak to nazwę, czyli zaburzone proporcje ciała, wyolbrzymione głowy, wyolbrzymione oczy, bądź w ogóle brak oczu, wstawianie jakichś symboli do oczu, żeby podkreślić emocje postaci, usta nie wyglądające jak usta, tle jakieś tam kwadraciki żółte, że ojejku, jak to jest uroczo, tak uroczo, że aż pierdnę zaraz radości. Takiego typu elementy co chwilę występują w tej serii i to aż boli, bo czasami rysunki są naprawdę w porządku, fajnie się na nie patrzy, a za chwilę jest ta wstawka typowo mangowa, która zaburza całość, unosi, a dodatkowo w tym momencie odnoszę wrażenie, że to już nie jest młodzieżówka, ale bardziej coś skierowane dla dzieci, a tak chyba być nie miało. Nawet żeby nie puszczać słów tak na wiatr, było kilka momentów, które mogę przytoczyć jako przykłady. Nawet w tej serii troszkę sobie znowu polatam, ale macie o, tutaj pierwszą stawkę, kiedy Marie jest załamana. Wyolbrzymiona szczęka to granic możliwości, oczy w bardzo dziwnej stylistyce. No, jest to rodem z manki. Nie da się tego ukryć. Przejeżdżając sobie troszkę dalej, sytuacja, kiedy główna bohaterka biegnie w pośpiechu. Oczy nie są widoczne, usta w takim dziwny stylu, dodatkowa postać, pod nią przerażona, ślepe, blade, ślepie oczy, a nie wiem jak to już nazwać, bo tak też dziwnie zarysowane, tutaj jak ją wymija takie, no, czy nawet tutaj jest taki poziom zażenowania u postaci, jeszcze tło takie wywijaki. Wszystko, o, kolejny element, który mogę posłużyć jako taki zły mangowy dla mnie, udziecianie całość, nie wiem czy tak się to nawet mówi. Żeby już dalej nie szukać i tak nie skakać, bo to domyślam się, że na materiale wygląda mało atrakcyjnie, przejdę na szybko do 10 numeru, w początku, kiedy Marie będzie prosiła Grace, żeby ta ją troszkę, no, wzięła pod swoje treningi.
Tutaj mamy tą taką, jak to nazywa się, cute radość, tak? Że ojejku, proszę, trenuj mnie. Okropnie to dla mnie wygląda. Już nie mówiąc, że Grace jak na silną, dopakowaną kobietę, tutaj strasznie wygląda. Te wszystkie mięśnie są tak wyolbrzymione, że to aż jest niesmaczne. Całe szczęście, że nie wymyślili, żeby robić jakiejś zaburzonej proporcji z intymnymi częściami ciała. Chociaż tyle. No ale całość prezentuje taki poziom mangowy, że to jest dla mnie niezjadliwe i nieapetyczne. I bardzo kaleczące, ponieważ jest dużo takich momentów, naprawdę spoko rysunków, które wydawało się ok, a rysunki są sobie nierówne. Nawet prosty przykład. Tu bym powiedział, że rysunek jest naprawdę ok, nic bym nie zwrócił, ładnie to wygląda, szczurek jeszcze ok, ale już mamy typową mangową wstawkę i pal licho, wszystko poszło się. No właśnie. I to tyle, jeżeli chodzi o moje narzekanie na Wix and Nyx. Seria, mam nadzieję, że będzie dla mnie rozczarowaniem roku, ponieważ nie chciałbym nic gorszego przeczytać w tym roku. Szkoda, że tak to się prezentuje. Naprawdę, mało jest fajnych serii komiksowych o Wixen. Jest to bardzo zapomniana postać i miałem nadzieję, że Webtoon jakoś fajnie z DC to potraktują, a wyszło co wyszło i jestem tym troszkę zażenowany. Fajnie mi się czyta Batman Wayne Family Adventures, bardzo wam to polecam. Wixen Nyx rozczarowało mnie po całej linii. Aktualnie wychodzi trzecia seria poświęcona Zatanie. Przeczytałem trzy numery, jestem nim bardzo zadowolony. Ale do materiału poświęconego tej serii poczekam tak jak z Wixen, przynajmniej do 10 numeru, żeby mieć większy wgląd w serię i zobaczyć, czy otoczka po premierowych numerach nie spadnie łeb po szyję. Tutaj niestety tak było, no i szkoda. Dzięki za uwagę, cześć.